Szanowni Państwo, witam w Instytucie Innowacji Przemysłu Mleczarskiego w Mrągowie, placówce, która została utworzona 7 lat temu i która jest niejako kontynuacją dawnego Instytutu Przemysłu Mleczarskiego w Warszawie. W ciągu 7 lat placówka rozwinęła się bardzo mocno i służy już nie tylko przemysłowi mleczarskiemu, ale również innym przemysłom. Generalnie mamy dwa obszary działań. Pierwszy to są analizy istniejących produktów mleczarskich, znajdujących się na rynku, ale również surowców stosowanych do ich wyrobu. Oraz drugi to są prace badawcze, zarówno nad rozwojem nowych produktów, jak i doskonaleniem produktów istniejących. Dla takiej szerszej informacji o Instytucie chciałem podać, że Instytut 2 lata temu otrzymał status Centrum Naukowo-Badawczego. Jest jednym z dwóch takich centrów na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Instytut posiada Radę Naukową składającą się z 10 osób, której przewodniczy profesor Zygmunt Zander. I w skład Rady Naukowej Instytutu wchodzi również dwóch profesorów, którzy są członkami Polskiej Akademii Nauk. Tak więc Rada Naukowa, która kieruje planem badawczym Instytutu, jest bardzo silna i bardzo dobrze reprezentowana, ponieważ ma przedstawicieli z różnych obszarów nauk związanych z przemysłem spożywczym. Myślę, że po tym, co Państwo zobaczyli na filmie, mają Państwo pewien pogląd na to, co robimy i w związku z czym, na ile możemy być przydatni do zadań, które realizują Wasze zakłady. Tak więc zapraszamy do współpracy.